Antoni Kępiński Autoportret Człowieka Urojenia. Nie mogąc żyć w świecie rzeczywistym, człowiek zaczyna żyć w świecie urojonym. Nie ma, jak się zdaje, człowieka, który by nigdy nie miał nastawień urojeniowych w stosunku do swego otoczenia. Człowiek, na którego przełożony spojrzy złym okiem, przynajmniej tak mu się wydaje. Łatwo ten fakt interpretuje w sposób urojeniowy. Zawiedzione uczucia łatwo prowadzą do urojeniowego zniekształcenia obrazu rzeczywistości. To, co większość ludzi uważa za rzeczywistość, nie jest traktowane jako urojenie. Paranoik jest człowiekiem, który silniej odczuwa tajemnice drugiego człowieka. Paranoik jest zazwyczaj człowiekiem bardzo nieszczęśliwym, choćby dlatego, że czuje się samotny we wrogim świecie i świat ten jest dla niego terenem różnych tajemniczych machinacji, wobec których czuje się bezsilny. Sposób rozumowania paranoika ma zawsze w sobie coś z procesu sądowego. Liczą się tylko fakty. Paranoik czuje się otoczony wrogami, dlatego często milczy, gdyż wbrew łacińskiemu przysłowiu ci, co milczą, zwykle nie zgadzają się z otoczeniem. Urojeni prześladowcy spełniają rolę zwierciadła, które odbija uczucia zawiści i nienawiści prześladowanych. W urojeniach miłości spełnia się pragnienie, by być kochanym. W urojeniach wielkościowych czy posłanniczych na tej samej zasadzie, skróconej perspektywy, własna rola społeczna urasta do karykaturalnych rozmiarów. W urojeniach wynalazczych lub raczej twórczościowych, misja chorego polega na stworzeniu wielkiego dzieła, którego wsławi, a ludzi uszczęśliwi. W urojeniach odnoszenia dwa normalne zjawiska ulegają patologicznemu wyolbrzymieniu. Egocentryczna struktura świata i społeczne zwierciadło. W urojeniach hipochondrycznych niewiadomą jest własne ciało. W urojeniach hipochondrycznych, z pewną dozą radości, chory przypatruje się ruinie swego ciała. W urojeniach zazdrości, rozbiciu związku erotycznego i rodziny, w urojeniach grzeszności, swemu potępieniu. I karze za grzechy. Urojenia ubóstwa są charakterystyczne dla wieku starczego. W urojeniach katastroficznych świat otaczający ulega zagładzie. Człowiek cierpiący na urojenia jest zwykle wykluczony z ludzkiej wspólnoty. Trzeba po prostu przyjąć, że urojenia chorego są jednym z wielu, choć nieprzeciętnym sposobem widzenia rzeczywistości. Uczucie olśnienia, które zwykle towarzyszy krystalizowaniu się urojenia, jest uczuciem mulgi, że otaczająca ciemność została rozjaśniona, a także zachwytu nad nowym obrazem rzeczywistości.